Synchrotron Solaris to niezwykłe urządzenie, które pozwala prowadzić przełomowe badania powierzchni, wnętrza i struktury materiałów. Synchrotron stwarza badaczom niepowtarzalne możliwości, ponieważ jako jedyny wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne, czyli światło o tak unikalnych właściwościach. Światło synchrotronowe jest niezwykłe, ponieważ obejmuje szeroki zakres fal elektromagnetycznych. Aby przeprowadzić pomiar, urządzenia na liniach badawczych wybierają z tego szerokiego widma konkretną długość fali promieniowania. Możliwe są również płynne zmiany wybranej długości, jak w radiu, gdy szukamy interesującej nas stacji. Światło synchrotronowe jest również ekstremalnie jasne. W wielu przypadkach miliony razy jaśniejsze od światła wytwarzanego przez inne dostępne źródła światła. Dzięki tym wszystkim właściwościom promieniowania synchrotronowego, wiele pomiarów można zrealizować wyłącznie w ośrodkach synchrotronowych. Można je również wykonać szybciej i efektywniej, a rezultaty są lepsze jakościowo niż w przypadku tradycyjnych metod badawczych. W stacjach badawczych synchrotronu Solaris badane są próbki różnych materiałów, głównie ciał stałych, a także próbki ultracienkich warstw, które mogą mieć grubość nawet pojedynczych atomów. Wśród badanych materiałów są takie, które w różny sposób przewodzą prąd elektryczny, metale i ich stopy, półprzewodniki oraz izolatory. Są też próbki minerałów i tzw. materiałów kompozytowych. Badania w większości przypadków odbywają się w środowisku ultrawysokiej próżni. Konieczne jest zatem odpowiednie przygotowanie próbek. Jest to niezwykle istotne, szczególnie przy badaniach powierzchni badanych obiektów. Aby te powierzchnie odsłonić, należy oczyścić próbkę w komorze próżniowej poprzez jej łamanie, bombardowanie jonami gazu szlachetnego bądź wygrzewanie w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza. Materiał do badań można również wytworzyć na miejscu, nanosząc na wybrane podłoże jego cienką warstwę. Badania próbek odbywają się w komorach analitycznych. Znajduje się w nich miejsce na próbkę, w którą trafia światło z synchrotronu, a także odpowiednie detektory do analizy sygnałów otrzymanych podczas pomiaru. Te sygnały to na przykład liczba i energia elektronów emitowanych z próbki, czy emisja fotonów po absorpcji promieniowania synchrotronowego. W ten sposób w stacjach badawczych synchrotronu Solaris możemy badać skład chemiczny próbek, ich strukturę atomową i energetyczną, a także właściwości elektryczne i magnetyczne. Struktura chemiczna i elektronowa próbek określa ich podstawowe właściwości. Poznając je, dowiadujemy się, jak obiekt przewodzi prąd elektryczny, a także jak oddziałuje ze światłem czy polem magnetycznym. Wiedza ta jest niezbędna przy projektowaniu wydajniejszych urządzeń elektronicznych, na przykład coraz szybszych i zużywających mniej energii procesorów komputerowych. Materiały wykorzystywane do produkcji ogniw słonecznych od lat bada się pod kątem zwiększenia wydajności przetwarzania energii słonecznej w elektryczną. Wiedza na temat właściwości magnetycznych materiałów może zaowocować pojemniejszymi i szybszymi metodami zapisu informacji. Z kolei dyfrakcyjne badania budowy białek i cząsteczek biologicznych prowadzą do poznania procesów życiowych oraz pomagają opracować nowe leki. Wiele badań prowadzonych w synchrotronach to badania podstawowe, czyli takie, które mają na celu zdobycie nowej wiedzy o strukturze materiałów i procesach zachodzących w ich wnętrzu. Ta wiedza leży u podstaw nowych odkryć i znajduje praktyczne zastosowanie. Badania podstawowe dały początek żarówkom LED oraz nowoczesnym ekranom telewizorów i telefonów komórkowych. Branże korzystające z badań synchrotronowych to m.in. przemysł lotniczy, motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, elektroniczny, energetyczny czy spożywczy. Synchrotron Solaris to akcelerator innowacyjnej gospodarki.